za ostatni tydzień kampanii wyborczej. Słyszymy bardzo różne programy, propozycje, hasła. No i do tego my także chcielibyśmy przypomnieć się Państwu z tym, co proponujemy. A proponujemy rzeczy następujące. Po pierwsze, partnerstwo. To znaczy gotowość do współpracy z każdym, kto jest zainteresowany rozwojem naszego miasta. Po drugie, proponujemy profesjonalne zarządzanie. Miastem trzeba zarządzać całościowo. Nie można myśleć bardzo krótką perspektywą. Trzeba widzieć całe miasto, jego potrzeby, ale jednocześnie propozycje, które złożymy naszym mieszkańcom, naszym gościom i naszym inwestorom. Ale nie zapominając o inwestorach, którzy w Łowiczu już są, dlatego że odnosi się wrażenie, że więcej otrzymują ci, którzy przychodzą i nowi, niż ci, którzy od lat płacą tu podatki. Po trzecie, trzeba pomyśleć, że miasto to infrastruktura. Jeżeli nie buduje miasto infrastruktury, jej nie pilnuje, to po prostu się powoli zapada. I po czwarte, trzeba słuchać tego, co mówią mieszkańcy. I dlatego jesteśmy za referendum. Ktoś powie, drogo, a my mówimy, zrobimy referendum wtedy, kiedy będą inne wybory. Kosztuje bardzo niewiele, ale o sprawach strategicznych muszą decydować mieszkańcy, a nie raz na jakiś czas wybierani radni. I to jest nasz program wyborczy. Proszę bardzo o rozważenie naszych argumentów i rozstrzygnięcie, czy miasto potrzebuje zmiany, czy jest dobrze jak jest. Naszym zdaniem zmiana jest niezbędna. Przyspieszyć rozwój, zachować rzeczy dobre i zacząć te, których nie zaczęto w Łowiczu. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.